Ostatnimi czasy materiał, o który pytacie najczęściej, no to są właśnie Wzgórza mają oczy, czyli The Hills Have Eyes. I będę mówił dzisiaj akurat o remake'u z roku 2006. Później powstała jeszcze kontynuacja remake'a dosyć szybko, bo rok później w 2007, a oryginał był twórcy bardzo znanego, kultowego już w tym gatunku Wesa Cravena z roku 1977. No i pierwowzór też na pewno za jakiś czas omówię. Zdaje mi się, że kiedyś go widziałem i chyba nie za bardzo przypadł mi do gustu. Akurat co do remake'u, no to całkiem okej. Natomiast o kontynuacji też powiem właśnie w przyszłości, w jakimś osobnym odcinku. Raczej najpierw się spodziewajcie kontynuacji, a później coś o pierwowzorze. Troszeczkę na odwrót w zasadzie niż teoretycznie powinienem, ale no już jakoś tak wyszło, najbardziej chcieliście o tym posłuchać. No i ten film jest w reżyserii Francuza. Nie wiem jak się dokładnie wymawia, w każdym razie Alexandre Aja. To się czyta pewnie zupełnie inaczej. No i we współpracy tutaj z jeszcze jednym scenarzystą stworzyli właśnie ten remake i oni współpracowali w zasadzie już wcześniej, na przykład przy produkcji pod tytułem Lustra, jedna z moich ulubionych w tym gatunku w ogóle, też niezłe gore, także będzie też omówione w końcu. No i na przykład jeszcze Blady Strach z roku 2003. Ale dzisiaj pomówmy sobie właśnie o tych kultowych Wzgórzach, a może to Oczy mają wzgórza, w sumie kto wie. Mamy tutaj w zasadzie bardzo schematycznie podobny koncept jak W drodze bez powrotu. Zakładając oczywiście, że ten film był pierwszy, patrząc na pierwowzór. Jednakże jeżeli chodzi o remake'i, no to Droga bez powrotu powstała pierwsza. Koncept, który tutaj jest dosyć znajomy, to to, że mamy grupę ludzi, która sobie jedzie. Akurat no tutaj przez pustynię, taka jest różnica między Drogą bez powrotu a Wzgórzami, że akcja Wzgórz odgrywa się na pustyni, a Droga bez powrotu w lesie. No i nasi bohaterowie tak naprawdę też stykają się z kanibalami, zarówno w jednym, jak i w drugim filmie. No i tutaj też, co jest bardzo podobne, że zanim w ogóle wpadną w tę pułapkę, no to natrafiają na gościa na stacji benzynowej. Ten gość jest creepy i jest powiązany właśnie z tymi kanibalami. I tak samo było w Drodze bez powrotu, tak samo jest też tutaj we Wzgórzach naszych. Także to jest nieco podobny schemat i on niejednokrotnie występował w horrorach. Ta konstrukcja była spotykana wielokrotnie, aż w zasadzie do dzisiaj, chociaż myślę, że już teraz trochę rzadziej. Ale na przykład taki Dom w głębi lasu to parodiował, bo też identycznie, dokładnie taką scenę wyłożył, no ale tam to była jednak inna konstrukcja i koncept wyśmiewania schematów właśnie, więc wszystko było celowe przecież. Będę tutaj mówił oczywiście spoilerowo, no bo film ma już 14 lat i też jakąś jeszcze jedną różnicę z takich ważniejszych, którą chciałem tutaj tylko wypunktować, bo po prostu te dwa filmy bardzo mocno mi się ze sobą kojarzą, no to we Wzgórzach mamy znacznie inteligentniejszych tych kanibali i po pierwsze i po drugie w zasadzie już nawet umieją mówić, normalnie się komunikują. W Drodze bez powrotu no są mniej sprytne, potrafią coś tam ogarnąć, zostawić pułapkę, ale jednak no zdecydowanie mniej są błyskotliwe. No i ich komunikacja wygląda mniej więcej tak. To też wspominałem w recenzji Drogi bez powrotu. Tam jedno słowo tylko padło z ust jednego z kanibali. A tutaj one się normalnie komunikują, mają też krótkofalówki i tam sobie wiecie już... I sobie gadają kill, kill him, kill, kill her, kill them all i takie tam fajne rzeczy. Także zdecydowanie są w stanie tutaj nazastawiać kilka pułapek i tak, żeby zdezorientować naszych bohaterów, żeby wprowadzić ich właśnie w ten stan paniki, no i takiej generalnej dezorientacji. No i właśnie w sytuacji, w której zostają postawieni też głównie przez tego gościa na stacji, no bo ich tam pokierował przecież, mimo że wcześniej nie chciał tego zrobić, ale oni tam dostrzegli, że jakieś rzeczy trzymał u siebie na tej stacji, jakąś biżuterię, więc pomyślał, że może coś podejrzewają, że ja tutaj coś trzymam, to lepiej poślę ich na śmierć. No i tak też się dzieje, bo normalnie pewnie by tam nie skręcili i w sumie tego filmu by nie było. Minimalnie pretekstowe, chociaż jak na całość tego filmu, który jest skrajnie głupi momentami. Tutaj szczególnie powiem o jednym bohaterze i w ogóle sytuacjach, ale to zaraz. Mimo wszystko, jeżeli liczycie, w zasadzie większość z Was pewnie już widziała, ale kto jeszcze nie, no to załóżmy, że liczycie, a reszta liczyła pewnie tutaj na dobre gore, na rozlew krwi, na brutalność. No i ten film zdecydowanie nie owija tutaj w bawełnę.
No i też mamy świetne lokacje, właśnie świetne kadry tej pustyni. Ja uwielbiam takie tereny. Też bardzo mi się z Wolf Creekiem kojarzyło, które akurat jest australijską produkcją, ale też wszelakie pustynie, kratery itd., itd. Wolf Creeka też w końcu będę musiał po raz kolejny już powtórzyć i omówić. Wzgórza mają oczy, te o których teraz mówię, widziałem już chyba po raz czwarty. Tylko dopiero pierwszy raz mając kanał już tutaj i go prowadząc, dlatego dopiero teraz o tym mówię. Ale przyszedł czas w końcu i na ten film po raz kolejny, bo bardzo chcieliście. No więc, trzeba podkreślić, że całkiem nieźle buduje napięcie i wprowadza właśnie nas w całkiem intrygujący klimat i w ogóle intrygę. Jednakże częściowo jest to przewidywalne, chociaż na to nie zwracałbym większej uwagi, bo raczej po prostu to jest konstrukcyjnie tak zbudowane, że no, znaczna większość jest do wyłapania, mi się wydaje, na spokojnie. Już nawet pomijam to, że ja widziałem ten film wcześniej, ale tak ogólnie mówię, no, że te schematy kojarzą mi się z wieloma innymi horrorami. Ale też chciałem zwrócić uwagę na to, że jest to film po prostu nierówny, bo o ile od początku interesuje i dzieje się dosyć, nie powiedziałbym nawet, że dynamiczna akcja, to przynajmniej taka całkiem żwawa. Później w pewnym momencie, jak wchodzimy w taki drugi etap, jak oni już się tam rozbili, w zasadzie na tej pustyni, to niestety troszeczkę tempo wysiada. Tak jak nasi bohaterowie z tego swojego kampera i idą w długą, przynajmniej część z nich. I tak naprawdę tam troszeczkę ślamazarnie się zaczęło to wszystko toczyć. Ja w pewnym momencie zaczynałem się lekko nudzić. Ale z drugiej strony była to jedna wielka cisza przed burzą, no bo przecież tutaj została zastawiona pułapka. Jeden gość zostaje spalony żywcem, a reszta dzięki temu może dostać się właśnie do tej przyczepy i zrobić sieczkę. I tam faktycznie brutalnie i dosyć szybko umiera kilka osób, bo raz, że ten gościu płonie, to tam później dwójka umiera jeszcze w tej właśnie naczepie. No i tak naprawdę mamy młodego, bardzo młodego bohatera ze swoją siostrą, blondynką akurat. To nie była żadna anegdotka jakby tutaj, nie? Że jakaś głupia czy coś, nie o to mi tutaj chodziło, tylko o kolor włosów w tym wypadku. No i mamy tego głównego bohatera w zasadzie, który jest takim final boyem, adekwatnie do final girl, chyba mogę go tak nazwać, który no, nie do końca o wszystko potrafi zadbać i nie do końca ogarnia. Nie jest jakiś super odważny i tak dalej i super rozgarnięty, ale ten film na przestrzeni całości trwania, szczególnie w końcówce, no buduje z niego takiego super herosa. Trochę mnie to irytowało, bo jednak o ile mamy się bawić tym konceptem i po prostu dostać dobrą rozrywkę i w zasadzie jako tak dostajemy, to jednak robienie przez godzinę, bo mniej więcej tyle to zajmuje na ekranie, żeby zrobić z takiego zwyczajnego gościa, takiego superhero, który jest raptem... O właśnie, to teraz to inaczej troszeczkę ugryzę. Mamy bohatera, który ma supermoce. Pierwsza supermoc, teleportacja. Druga supermoc, nieśmiertelność. Gdzie wcześniej wszyscy w zasadzie ci, co mają zginąć, giną prosto i szybko, bo tutaj z reguły albo kulka w łeb, dwie kulki w łeb właśnie w tej naczepie, co powiedziałem o tej akcji przed chwilą. Ten gościu na palu. Troszeczkę to poprzedzone było napięciem i tak dalej, chwilową akcją, ale też dosyć, wiadomo, szybko dał się później podejść i zabić. No to ten nasz super bohater właśnie tutaj ucieka od rzeszy ciosów, od rzeszy próby zamordowania go przez przeróżnych kanibali, przez kilku tak naprawdę, i unika topora, unika wszystkiego, rzucają nim, kopią go, zamykają go w jakiejś tam lodówce z innymi częściami ciała, zamrażarce jakiejś, czy po prostu dostaje w łeb, czy tam o glebę, o kamienie nawet. Cisną po prostu na nim takie baty, a gościu wstaje i po prostu jest z niego Rambo Terminator 2020 Ultra V85. Także to troszeczkę rozbraja. Jasne, fajnie kibicujemy mu, bo walczy o swoje dziecko, bo tutaj ważne jest, żeby o tym wspomnieć. On ratuje swoje, najprawdopodobniej kilkumiesięczne dziecko. Tak oceniam tutaj wiek. No i faktycznie jest zdeterminowany oczywiście i to pokazuje taką niesamowitą siłę ludzką, do czego jest człowiek zdolny pomimo takiej ogromnej presji i tutaj w ogóle zagrożenia nieziemskiego, do czego jest zdolny, żeby uratować swoje potomstwo. No ale przecież pewne ciosy by go tutaj ewidentnie wykończyły. No i może też pomówmy właśnie chwilę o tej jego teleportacji, moi drodzy. Jedna ze scen, gdzie siedzi kuca sobie w zasadzie z bronią przy domku. Pamiętacie, tam było takie porzucone miasteczko, bo tutaj wojsko zbombardowało pewien teren. Wcześniej były jakieś tam właśnie próby nuklearne i część ludzi się nie wyprowadziła, stamtąd nie wyniosła pomimo ostrzeżeń. Przez to właśnie zostały zrzucone bomby, no i tak dalej. Wszystko zrzucone oczywiście zostało na rząd. I przez to się wzięli, stąd się wzięli tak naprawdę ci kanibale.
przez jakieś właśnie opary, powiedzmy. Tak samo było zresztą w drodze bez powrotu, tam też przez jakieś eksperymenty, powiedzmy, w fabryce coś się zadziało. Także powód jest raczej ten sam, no ale to też ich wina, bo się stamtąd nie wynieśli. No i siedzi ten gościu na kucaka, przed nim stoi kanibal. Kanibal się odwraca, gościa już nie ma. Dobra, załóżmy, że nawet zdążył uciec w inne miejsce. Ale po cięciu widzimy go w samochodzie, schylony tak, żeby nie było go widać. Powiedzcie mi, jakim cudem w sekundę, może maksymalnie dwie, zanim kanibal się obrócił, gościu podbiegł do samochodu, wsiadł do samochodu, zdążył się schylić, a widzimy, że jak wysiada, no to drzwi skrzypią. Więc ewidentnie tamten by usłyszał, ten kanibal, że nasz główny bohater wsiada do tego samochodu, a jeszcze był z psem, więc jeszcze psa zdążył wsadzić. Niesamowita zdolność teleportacji spod domku do samochodu bez otwierania drzwi, to pierwsza rzecz. Ale druga pod koniec, totalnie od czapy i absurdalna. Gościu już dostał takie baty, że ledwo oczy otwiera, już po prostu leży tak, wiecie, trzęsie się tam, nie, o dwa obcięte palce, ledwo oko otwiera. No i mamy w teorii już ostatniego tutaj z naszych kanibali wraz z tą dziewczynką, która akurat miała dobre zamiary, była po stronie naszych bohaterów, a nie kanibali, jednak nie do końca jej odpowiadało to, co jej ta rodzina tutaj wyczynia. No i ona ucieka z tym dzieciakiem właśnie, żeby go uratować. Ten kanibal goni ją, żeby jej zabrać to dziecko. I są jakieś, strzelam, 300 metrów i to pod górkę jeszcze od naszego bohatera. I w tym momencie, gdy już to dziecko ma zostać przejęte, nasz główny bohater raptem pojawia się za kanibalem, no i po prostu zaczyna go napieprzać. No to teraz mi wyjaśnijcie, może ktoś mi wyjaśni, jak jest realne i możliwe to, że gościu, który leżał 300 metrów od nich i ledwo się ruszał, po cięciu pojawia się za kanibalem i po prostu go napieprza. No mówiłem, że zdolność teleportacji pierwszorzędna tutaj. No to głupotek tutaj można wyszukiwać, mniejszych czy większych, dużo więcej, ale szczególnie tutaj się akcja skupia później na tym bohaterze od drugiej połowy i on jest ważny, dlatego mówiłem akurat o nim, ale reszta też jak najbardziej da się powyłapywać, rozebrać na czynniki pierwsze, ale myślę, że nie o to tutaj chodzi jednak w tym filmie, jednak to tak najbardziej mnie dotknęło, więc musiałem na to zwrócić uwagę. Także jest to schematyczna, absurdalna momentami, głupkowata, trochę pretensjonalna w ogóle fabuła i sposób prowadzenia tych niektórych akcji, momentów i wątków. Troszeczkę niespójna, czasami troszeczkę się rozjeżdża, jest nierówna, tak jak mówiłem właśnie. Bardzo, bardzo nierówno się zachowują trzy fazy tego filmu. Ale to tak naprawdę w większości może nawet nie będzie przeszkadzało, bo najważniejsze będzie to, że mamy jatkę, że mamy rozrywkę, że leje się krew i naprawdę kilofy, czy co to tam było, jakiś student na kiju, siekiery, zostają wbijane w głowy kanibali i po prostu jest rozbrysk krwi i fajne flaki latają, więc dla fanów tutaj myślę Igor i właśnie podgatunku kanibali w horrorze, no i przede wszystkim slashera, bo jest to slasher mimo wszystko, tylko nie z Final Girl, a z Final Boyem. No a zresztą czwórka bohaterów przeżywa, tak? Ale część z nich ginie, no. Tam z połowa zginęła przecież. No i oczywiście te finalne, ostatnie ujęcie, gdzie kamera szybciutko odsuwa się do tyłu i widzimy z perspektywy lornetki ujęcie, czyli dalej są obserwowani, no i oczywiście furtka na sequel, który faktycznie dosyć szybko po roku powstał. Także podsumowując tak naprawdę, bo o wątkach i o postaciach za dużo mi się nie chce tutaj mówić, bo to jest standard z tego typu produkcji, postacie całkiem nieźle, niektóre są zarysowane, niektóre są spłycone, jakieś takie prowizoryczne, tylko żeby były, żeby zaraz mogły umrzeć, nie za specjalnie się skupiamy na tym i im współczujemy. Ale faktycznie scena w kamperze jest niesamowicie brutalna i dosyć emocjonalna. I później jeszcze jedna scena dalej też jest dosyć emocjonalna, ale nie tak bardzo jak ta. No i też tutaj te dwa psy, dwa owczarki niemieckie. Rzadko w horrorach są dwa psy, z reguły jest jeden. Ale tutaj też zrobiły robotę. Niestety jeden nie przeżył, ale drugi no trochę pomógł. Też tam kogoś zamordował przy okazji, a pierwszy nie miał takiego szczęścia, został wypatroszony wręcz. Ale oczywiście typowy horror, w którym ginie pies. No na szczęście mieli dwa, ale też współczujemy jednak bardziej chyba nawet jak ginie pies niż jak niektórzy bohaterowie. Przynajmniej z tymi, z którymi nie zdążyliśmy po prostu zbudować jakiejś więzi, no to średnio nas później obchodzą. Reżyser stara się konsekwentnie doprowadzić całą tę akcję do końca, jednakże no ten patos związany z tym głównym bohaterem trochę wytrąca. No po prostu on tutaj się zamienił w kompletne Rambo i totalnie 180 stopni odwraca mu się, nie wiem, czy psychika, czy po prostu podejście raptem do rzeczywistości i do tego, co się dzieje. No tak, ta rzeczywistość została zakrzywiona, była brutalna i była totalnie niespodziewana i coś takiego wywołuje szok, pewien rodzaj w ogóle jakiejś traumy, wiadomo. Jednakże no, te ujęcia z taką właśnie bardzo podkręconą, patosiarską wręcz muzyczką, bym powiedział, czy ta akcja końcowa, w zasadzie już jedna z końcowych scen, jedno z końcowych ujęć, gdzie on idzie z tym psem, z dzieckiem w ręku i tam mamy właśnie przed nim płonący, w sumie nie wiem, czy może być niepłonący ogień,
bo oni tam oponę wcześniej podpalili, no i on w tym ujęciu po prostu wychodzi cały w krwi, cały poobijany i idzie i jakaś turbomuza. Ale jest oprócz tej takiej muzyki właśnie pod patos tutaj, pod robienie z niego tego Spidermana, czy tam innego cuda na kiju, jakiegoś Hulka, nie wiem. Oprócz tego mamy też bardzo fajny soundtrack, taki prosty, coś na zasadzie takiego dudnienia, po prostu tylko takie to jest taki soundtrack na jedno tempo, gdzie właśnie mamy no te dudnienie w równych odstępach czasowych od siebie. To jest bardzo banalny wręcz soundtrack, ale bardzo działa tutaj. Jest tak banalnie, ale właśnie sensownie skonstruowany i podkręca niesamowicie niektóre sceny. No i finalnie Wzgórza Mają Oczy z 2006 roku dostają ode mnie taką naciąganą siódemkę, w zasadzie tak jak Droga Bez Powrotu dostała, też trochę naciąganą tak samo tutaj. No bo ja lubię tego typu kino, lubię kanibali, lubię gore, lubię slashery, lubię te klimaty, właśnie takie lokacje i tak dalej, i tak dalej. Będę się też wypowiadał na temat kontynuacji i pierwowzoru za jakiś czas pewnie. Także ode mnie taka naciągana siódemeczka. Wy się dzielcie wrażeniami, spostrzeżeniami, jak wy oceniacie Wzgórza Mają Oczy. Na razie pomówmy sobie tutaj tylko o tej części. Możecie tam napisać oczywiście też, czy bardziej wam się podobała od oryginału, czy kontynuacja może była lepsza od tej. Ale tak na szerszą debatę to zostawmy tamte części na kolejne odcinki. A jeżeli ktoś jeszcze cudem nie widział tego klasyka, no w zasadzie prawie że klasyka, 2006 to może jeszcze nie klasyka, ale ten z 7, no to już jest klasyka, ale to taka klasyka po 2000, ja to tak nazywam, to napiszcie po prostu dla tych, co nie mieli okazji obejrzeć, czy nadrobicie. Już posłuchaliście trochę spoilerów teraz, nie? Więc w zasadzie nie trzeba, ale jednak tę produkcję odznaczam jako takiego must watcha, że warto i trzeba ją w sumie znać w tym gatunku. Ode mnie to tyle, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się cieszycie, że w końcu ten materiał dostaliście. No i zapraszam też na mojego Instagrama Galeria Horroru. Dobijamy tam followy i po prostu różne rzeczy tam na bieżąco wrzucam, jakieś informacje i tak dalej, zapraszam. Trzymajcie się, ode mnie to tyle. Hasta la vista, señoritas, terminatoras.